Eloszka, Kokoszka, czy chcecie zobaczyć dzisiaj bardzo owłosioną rodzinkę LOL Surprise? Mam tutaj kulę z lalką, dziewczyną, która będzie mamą i ona, słuchajcie, będzie miała włosy z piasku kinetycznego. Będzie można jej, wiecie, te włosy jakoś tam zrobić, wielką czuprynę. A jeżeli chodzi o tatusia, to mam tutaj kulę z chłopakami, którzy będą bardzo owłosieni, czyli będą mieli normalnie włosy, jakieś brody, wąsy, może włosy pod pachami, nie wiem, zobaczymy. I na sam koniec oczywiście jeszcze kula z dzieciokiem, ewentualnie może się tutaj też trafić jeszcze nam zwierzątko i z tego co wiem, to zwierzątka tutaj mogą mieć też włosy, więc wszystko będzie miało włosy. Zaczynamy w takim razie od otwarcia tutaj naszej mamusi. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądała i później oczywiście na samym końcu, jak stworzymy już całą rodzinkę, to napiszcie w komentarzach, jak mogłaby ta rodzinka się nazywać, jak mogłaby mieć na nazwisko. Ta kula jest w ogóle bardzo ciężka przez ten piasek kinetyczny i tak w ogóle to ja ostatnio, czyli tydzień temu na evencie, na spotkaniu z wami we Wrocławiu też właśnie otwierałam laleczki LOL Surprise na żywo, w sensie robiłam jakby rodzinkę i bardzo wam się to podobało, no i teraz stwierdziłam, że jeszcze wypadałoby nagrać z tego odcinek na YouTube'a dla wszystkich. Nasza mamusia będzie miała chyba zielone jakieś włosy, bo mamy tutaj zieloną glinkę, zielony piasek. Tutaj dalej mamy jakąś kokardeczkę, to później wam jeszcze wszystko też pokażę z bliska. A to co to jest? A, to jest takie do szpachlowania coś chyba tych włosów. Nie wiem, dziwne. A jeżeli kogoś z was nie mogło być we Wrocławiu na spotkaniu ze mną, to teraz za tydzień będzie kolejne spotkanie w Krakowie, tak, w Krakowie, bo później jest jeszcze, słuchajcie, w Poznaniu i w Warszawie. Bilety na spotkania ze mną, czyli na mega imprezki, możecie kupić na stronie megaimprezka.pl, ale tam już niektóre bilety się całkowicie wyprzedały i no jakby więcej ich nie będzie, ale na mojej stronie missaga.pl możecie dorwać jeszcze bilety w wersji papierowej i tam są jeszcze, słuchajcie, wszystkie dostępne, więc no, jeżeli ktoś jeszcze poluje na bilet, to zapraszam na missaga.pl. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, wielką głowę laleczki i z tego co pamiętam, to tutaj właśnie w środku coś jest. Ale fajnie! Jak super on się ten, normalny piasek, słuchajcie, kinetyczny. Tu jeszcze mamy jakiś brokat właśnie. Już mi się wysypał, dobra, później go pozbieramy. Tu mamy, widzę, ciuszek laleczki. No taka mama to będzie, słuchajcie, chyba jakaś rockmanka, nie? Tak mi się wydaje, tak po ciuszku patrząc. I czekajcie, czy coś tu jeszcze jest? To do wywalenia, dobra. Otwieramy laleczkę i zaraz robimy jej... O, to ma być mama? Serio? To jest mama? W ogóle nie wygląda jak mama. Wygląda jakby jej dzieckiem był motocykl, a nie dziecko. I z tego co pamiętam, to tutaj trzeba było wepchać jej głowę do tego, o tak. I teraz to wszystko trzeba, słuchajcie, wyłożyć tutaj właśnie tym piaskiem kinetycznym, no nie? W ogóle dajcie znać też w komentarzach i za pomocą łapek w górę, jak wam się podoba takie nagrywanie jak teraz, że wiecie, że widzicie moją twarz i tak dalej. Więc jeżeli wam się spodoba i zostawicie dużo łapek w górę, to będę tak częściej otwierała różne rzeczy. Dobra, słuchajcie, chyba zaciskamy jej łeb. To trochę mi, wiecie, jak to wygląda? Jakbym robiła sobie tosty. Bardzo podobnie zaciskam tosty, nie? Czekajcie, żeby jej głowy nie zmiażdżyć, bo zaraz matki nie będziemy mieli. Dobra, czekajcie, chyba wiecie co, jednak tego za dużo napchałam. Czekajcie, może... Dobra, czy to będzie ok, czy ja przesadziłam? Ej, no wszystko jest spadło. Tak nie może być. Dobra, czekajcie, jeszcze raz, bo może rzeczywiście za dużo, moment. A jak mi teraz nie wyjdzie,
to sprawdź instrukcję, jak to powinno się robić, nie? Bo może ja coś źle robię. Dobra, uwaga. Chwila prawdy, czekajcie, jak to... No bo tutaj z tyłu ładnie wychodzi. O! Chyba dobrze, bo tu trzeba było jej wtedy tak z przodu też głowy napchać. Patrzcie! Matko jedyna! Wyszło! Ej, ładnie wygląda, bo tam na evencie, na spotkaniu z wami, jak otwierałam, to właśnie cały czas te włosy spadały z tej lalki, a teraz mi wyszło! 5 minutes later. O nie! Odeszłam na chwilę, wiecie, sprawdzić, jak się materiał nagrał i włosy jej spadły. No dobra, to niech na razie leży taka rozwalona. A teraz czas, słuchajcie, na tatusia. Przed poznaniem męża ogarniemy ją, dobra? Zrobimy jej ładną fryzurę. Jeżeli chodzi o tatusia, to wydaje mi się, że powinien do niej najlepiej pasować właśnie też jakiś rockman albo jakiś metalowiec. Ewentualnie, wiecie, przeciwieństwa się przyciągają, więc mógłby być na przykład różowy tatuś. To też wydaje mi się, żeby było całkiem fajne. Dobra, co my tutaj mamy? Butelkę pierwszą, okej. Okay. Żółta, nie wiem, czy ona mi coś mówi. Tu mamy co? Tu pewnie będą buty. Dobra, buty jakieś biało-czarne. Tu jeszcze, słuchajcie, mamy u góry coś skrytego. Tu jest chyba... Różowy ciuszek, mówiłam, żeby różowy pasował, ale to jest w ogóle chyba jakieś ubranko a la, wiecie, że Formuła 1 czy coś takiego, czyli on pewnie jeździ szybkimi brykami jakimiś. Dobra, weźmy tutaj wszystko, czekajcie, tego nie potrzebujemy, tego też nie potrzebujemy. Tu mamy jeszcze, słuchajcie, chyba czapkę dla niego? Kask to jest! Ej, to jest kask! Dobra, tutaj jeszcze mamy, a to jest maszynka, słuchajcie, do golenia, bo można jakby im te włosy zgolić. I tu jeszcze mamy, słuchajcie, jakieś okulary, ale dobra, teraz zobaczmy tatusia. Zobaczmy go, jak będzie bardzo owłosiony. Różowy jest! Czy wy widzicie, jakiego on ma wąsa i jaką brodę i nawet ma tutaj brwi owłosione i głowa? Ale sztos! Bo ogólnie, jeżeli chodzi o tą serię tych chłopaków, to patent jest na nich taki, że mamy tutaj tą golarkę i tam za pomocą wody musimy mu tą głowę jakby zgolić z tych włosów. Ale ja nie będę tego robiła tutaj, bo wiecie, zwykłych laleczek, takich LOL Surprise chłopaków, to ja mam. A takich obrośniętych to ja nie mam, więc wolę go sobie zostawić zarośniętego, no nie? Dobra, mamy tatusia, mama tam leży w rozwalonej fryzurze. W ogóle tutaj, słuchajcie, na stoliku trochę mi się włosów taty posypało. Chyba łysieje, słuchajcie, chyba łysieje. I lecimy teraz z dzieckiem! No chyba, że będzie to zwierzak, nie wiadomo, to się jeszcze okaże. I zobaczymy, czy będzie, słuchajcie, do nich dziecko pasowało. Później wam ich jeszcze, słuchajcie, pokażę z bliska, jak wygląda cała, wiecie, rodzinka. A wy pamiętajcie, żeby pod tym filmem zostawić dużo łapek w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć na moim kanale więcej rodzinek LOL Surprise i właśnie jak wam się podoba takie otwieranie na stoliku, że widzicie moją twarz, to też dajcie znać. Tu będę nagrywała częściej takie rzeczy. Dobra, słuchajcie, to jest w ogóle jakaś stara seria Winter, zimowa. Po prostu teraz jakichś nowszych nie widziałam, nie? W sensie cool LOL Surprise z dzieciakami, żeby były jakieś nowsze serie. Tutaj mamy okulary, tutaj mamy torbę chyba, okej. Czarno-różowa! A ojciec jest różowy, a matka można powiedzieć, że no ma czarny strój. Dobra, włosy ma zielone, ale wiecie, ma czarny strój, więc jakby co w ogóle? Pasuje wszystko? Niesamowite! To się chyba zdarzyło pierwszy raz i uwaga, uwaga! Zwierzak? Co? Patrzcie na to, to jest mega zarośnięty zwierzak. Ale tak totalnie zarośnięty, że nic nie widać. Mam szklankę wody, wrzucamy go tutaj.
No bo rzeczywiście zwierzaka, no chciałabym zobaczyć, jak on wygląda. W ogóle, czemu nie ma dziecka? W ogóle w tej serii są jakieś dzieci w ogóle? Bo ja już drugi raz otwieram tą kulę i trafię zwierzaka, nie? Czuję się lekko oszukana. W ogóle tu jest nawet, słuchajcie, małpa. Czajcie, że można małpę, nawet dziecko trafić? Dziecko, małpę, no nie. Dobra, no są jakieś, słuchajcie, dzieci. Czemu ja cały czas trafiam zwierzaki? O co tu chodzi? Ej, z moim kotem jest coś nie tak. On ma jakąś wklęśniętą głowę. I ja już to nawet naciskałam i tego nie da rady naprawić. Zobaczcie, ona jest taka jakby... jakby ktoś mu baseballem przyłożył. No dobra, ta rodzinka jest trochę dziwna. Teraz jeszcze matce naprawmy włosy. Czekajcie, ja je zrobię po swojemu. Ja jej zrobię. O! O, coś takiego. Ładna fryzura? Świetna, prawda? Macie pomysł, jak powinnam ich nazwać? Bo oni, jak dla mnie, pasują na rodzinkę dziwaków. Owłosionych dziwaków. Włoso dziwaki. O, włoso dziwaki. Prawie jak dziobaki.